Tego co wiem Rosja przewiduje atak bronią nuklearną, taktyczną na terytorium m.in. Polski w sytuacji, kiedy NATO bądź taki kraj jak Polska przystąpi do wojny. Wobec tego rozsądne jest powiedzieć, żeby to nie Polacy, tylko ci, którzy podżegają do tej wojny i tak naprawdę wpychają ją. Być może Rosja wie lepiej, kto dokładnie jest tym decydentem, który pociąga za sznurki. Uważajmy Putin, proszę was, żeby w was mieździe w Europie, na zapadzie mira, Wynaczyli z Rukowadziewskich dożności i naprawili swoje toczne orzechy. Tutaj, dear Putin, I kindly request that if you choose to retaliate against Europe, please begin by targeting the decision-making positions and direct your accurate weapons towards those individuals who manipulate the strings in the Western world. Cześć, jest, jest coś takiego w kodeksie karnym, a kodeks karny to jest coś takiego, co obowiązuje wszystkich oprócz polityków, działaczy medialnych, reżimowych, systemowych. No, i wszystkich klas powyżej tej klasy najniższej, czyli Polaka w Polsce, mowa tu o Ukraińcach, prawda, Amerykanach, Żydach, ludziach, którzy mają przynależność etniczną inną niż Polska. Więc kodeks karny, który dotyczy nas, ma taki zapis, że za podżeganie do wojny napastniczej, artykuł 117 z kodeksu karnego, podlega się karze pozbawienia wolności od lat. Do lat 5. No i widzimy też od jakiegoś czasu, że w mediach tych głównych establishmentowych coraz częściej widzimy właśnie łamanie tego prawa, i coraz częściej mamy do czynienia z podżeganiem do wojny napastniczej wobec Federacji Rosyjskiej. I obserwujemy to już z pewnym zobojętnieniem, bo nie traktujemy chyba tych ludzi poważnie, którzy na swoich stanowiskach. Ale też nie traktujemy poważnie tych stanowisk, ponieważ wiemy, że to jest pewnego rodzaju inscenizacja, pewne pozory. Niemniej jednak są popełniane te przestępstwa, również przez głowy głowę państwa, najwyższe osoby, czy to właśnie marszałka, czy prezydenta. Więc ja jestem. Zdziwiony, tak, że te prawo karne nie obowiązuje tych osób, a wręcz nawet, że opinia publiczna nie wzburza się już właśnie jawnym podżeganiem do wojny. Zwłaszcza przecież, że to nie politycy pójdą maszerować na wojnę, tylko ich żony, przepraszam, ich dzieci, ich syny, córki, wnuki to na, nasze rodziny będą cierpieć, przecież nie żony polityków. Więc dziwi mnie to, że społeczeństwo nie reaguje. Niemniej jednak, mnie jako twórcę, troszeczkę to poruszyło eee, może dlatego, że oglądam źródła nie tylko amerykańskie, atlantyckie, oglądam media z całego świata czerpię informacje z różnych źródeł i zdaję sobie sprawę na przykład z tego, że wbrew temu, co zape zapewnia nas minister wojny, pan kośniak kamysz w tym spektaklu. To Polska nie jest gotowa na obronienie się przed Rosją. Wnioskuje to po ilości systemów antydostępowych, czyli systemów, które umożliwiają strącanie rakiet balistycznych, ataków, na przykład które może przeprowadzić Federacja Rosyjska. I o ile mi wiadomo, Polska nie dysponuje możliwością powstrzymania ataku. Zmasowanego rakietowego, ponieważ nie posiadamy żadnych takich systemów bardziej zaawansowanych jak Patriot, a jeśli posiadamy jakąś baterię na ćwiczeniach czy wypożyczoną, to są to jednostkowe sztuki. Wobec tego zmasowany ogień no nie byłby w stanie, nie bylibyśmy się w stanie przy tym obronić. Zresztą ostatnie dwa lata pokazały, że cała Unia Europejska nie jest w stanie wy wydobyć siebie amunicji, chociażby. W połowie równej tej, którą Federacja Rosyjska wytwarza w ciągu pół roku i myślę, że polskie zapasy amunicji, właśnie do prowadzenia wojny w pozycji obronnej starczyłyby prawdopodobnie na czas znacznie krótszy niż myślimy, jeśli oczywiście miałby kto i z czego strzelać. Więc nasza znajomość obywatelska stanu uzbrojenia armii polskiej plus Wikipedia no wiedza ogólnodostępna na YouTubie. Nie trzeba długo szukać, że Federacja Rosyjska jest drugim albo największym imperium atomowym na świecie pokazuje nam irracjonalność i kłamliwość stwierdzeń o tym, że jesteśmy przygotowani do ataku. Jest to absurd, bardzo szkodliwy absurd i powielanie kłamstw w przestrzeni publicznej oczywiście za gobelsowską doktryną powoduje, że one są prawdą, ale tym razem bardzo szybko ta bańka tej pseudoprawdy może się rozmyć w momencie, kiedy Rosja zdecyduje się na jakiekolwiek działanie odwetowe, i to się może wydawać śmieszne, tak jak się być może wydawało śmieszne niektórym mieszkańcom Ukrainy, że tutaj Rosja im grozi, czy grozi na to, że jeśli będzie dalej się rozprzestrzeniało, to Rosja zareaguje. Ale to było śmieszne do momentu, kiedy ruszył front, który do tej pory przecież nie został w najmniejszym stopniu zahamowany czy cofnięty przez wszystkie siły bloku atlantocentrycznego, który tutaj w Europie ma szpicę na Ukrainie. Wobec tego ja, jako twórca, jako zwykły obywatel, świadomy może innej treści, może nie, nie bardziej prawdziwej, nie bardziej głębokiej, ale innej niż to, co jest w przeważającym mainstreamie polskim, wydobyłem z siebie pewien głos, pewną moją opinię, że najrozsądniej byłoby, aby Apelować do kraju, który, do którego ataku podżegają oficjele na wysokim szczeblu, do których no, trzeba mieć wątpliwe zaufanie. W związku z tym, że tak powszechnie często łamią prawo, co zresztą sami między sobą wykazują, tak? Tutaj przypomnę, że jasno powiedział jedna z najwyższych osób w państwie, że druga najwyższych osób w państwie jest agentem. Czyli osobom, która jest na usługach innych mocarstw, i to jest bardzo niebezpieczne stwierdzenie, zakładając, że jest prawdziwa, nie było pozwu. W związku z tym mamy do czynienia z bardzo nieznikłym zaufaniem do tego, kto w Polsce podejmuje decyzję. Mówi się, że teraz Duda i Tusk pojechali po instrukcje wojenne w kopercie, które otrzymają w Waszyngtonie. Wobec tego. Nie ufając do tych ludzi, ponieważ oni sami pokazują, że nie, nie wolno im ufać, bo kłamią, podżegają do wojny, łamią prawo dalej, itd., itd., podważają nawet swoją jakby legalność nawzajem, stwierdziliśmy, że rozsądnie byłoby wyartykułować taki postulat, żeby właśnie jeśli dojdzie właśnie do wojny, no to żeby kraj, który planujemy napaść, po prostu nie odpowiadał atomowym uderzeniem. Jak to ma w swojej doktrynie? Tutaj, z tego co wiem, Rosja przewiduje atak bronią nuklearną, taktyczną na terytorium m.in. Polski w sytuacji, kiedy NATO, bądź taki kraj jak Polska przystąpi do wojny. Wobec tego rozsądne jest powiedzieć, żeby to nie Polacy, tylko ci, którzy podżegają do tej wojny i tak naprawdę wpychają ją. Być może Rosja wie lepiej, kto dokładnie jest tym decydentem, który pociąga za sznurki, ale wiele wskazuje, na przykład archiwa IPN-u pokazują, że Polskie służby specjalne jakby przeszły, ich zwierzchnikiem stały się siły amerykańskie, konkretnie CIA. Ale to jest tylko moja obywatelska wiedza z powszechnych źródeł. Jeśli ten ośrodek władzy znajduje się poza Polską, to dobrze byłoby, żeby Rosjanie nie odpowiadali względem ludności cywilnej terytorium Polski, naszej infrastrukturze, tylko tam, gdzie faktycznie jest ośrodek oddziaływania, który tej wo wojny pragnie, który ją powoduje, który ma w swoim interesie tą wojnę. No i stworzyłem taki 10-minutowy apel. On chyba w godzinę zleciał, został usunięty przez cenzurę na jednej z platform. Na innych platformach się gdzieś tam rozchodzi. Postanowiłem też go przetłumaczyć, bo moi widzowie prosili na język rosyjski i angielski, korzystając z Raya. Ja tych języków nie znam. No i powiedzmy w takiej sytuacji jestem, że mogę dostać jakiś zarzuty, być może zostać aresztowanym, być może dyskredytowanym. To wszystko, co spotyka ludzi, którzy nie chcą wojny, którzy chcą pokoju, którzy chcą radować własny naród, są traktowani jako zdrajcy. Co też jakby pokazuje w tym równaniu, kto naprawdę jest zdrajcą i jak potwierdza się de facto to, co jest jakby w moich założeniach do podjęcia takich działań. No bo w innych sytuacjach wszystkie moje słowa byłyby, że tak powiem, pochwalane, nagłośnione i powszechne. Jest takie właśnie powiedzenie, że jeśli nie możesz kogoś krytykować, znaczy ta osoba rządzi. tak? Czyli de facto wolność słowa obowiązuje, dopóki nie masz przeciwko sobie osoby, która ma na ciebie taki duży wpływ, że może ci zamknąć usta. Więc jakby to widać, kto zamyka usta, i to jego też potwierdza, jakie są tak naprawdę te ośrodki, które wywierają wpływ na, przykład na cenzurę medialną. To jest bardzo też ciekawe i znamienne. No, niestety, jakby jest powszechna zgoda na tą cenzurę i na ten taki, powiedzmy, orwellowski świat, ale to jakby wszyscy chyba wiemy. No, i tutaj teraz, jakby z takiej ostrożności procesowej, właśnie mówię, w związku z tym, jakimiś tam zarzutami, posądzeniem o agenturę, działanie przeciwko państwu polskiemu, czy w powiązaniu z jakimiś rosyjskami, rosyjskimi, jakimiś zagranicznymi wpływami, tak, który miałby przeze mnie manować, no to z takiej procesowej właśnie, ostrożności, już tutaj się zastanawiam, jak się w sądach tłumaczyć z tego, no naturalnie nie wiem czemu mi tak jeszcze przychodzą do głowy, że za apelowanie o pokój mogę znaleźć się przed sądem, no ale jakby, żeby była jasność, ja, ja po rosyjsku nie umiem jednego słowa nie znam żadnego Rosjanina nie nie chcę, żeby Rosja nie wiem, miała lepiej albo gorzej chcę, żeby Polska miała lepiej żeby Polska była bezpieczniejsza, żeby była w rękach Polaków więc to są tylko i wyłącznie moje patriotyczne działania, które właśnie wynikają z tego, że obserwuję pewnego rodzaju bardzo niebezpieczne zachowania, wypowiedzi, które również przez twórców polskiego kodeksu karnego za takie były ocenione i za tych, którzy gdzieś tam konstytucyjnie, czy właśnie pewnymi instytucjami zatwierdzili prawo karne. Oni już też uważali, podobnie jak ja, że podżeganie do wojny jest działaniem antyspołecznym, i moje jakby działanie. Idzie w kontrze do tego, więc widzę tutaj siebie w roli tej powiedzmy rozsądkowej. I jeśli moi widzowie widzą podobnie, oczywiście możecie ten apel wziąć i rozpowszechnić, też jakby on jest pewnego rodzaju działaniem takim, nie powiem, że satyrycznym, ale bardziej happeningowym. To inteligentna osoba zrozumie, że przecież ja, gdybym chciał wysłać coś do Władimira Putina. To, gdybym był naiwny i głupi, to bym wysłał do jakiejś kancelarii i liczył, że to dostanie Putin. Ale to też byłoby naiwne, ponieważ podejrzewam, że ten człowiek nie zajmuje się mailami od jakichś internautów. Tak, tak samo jak każda osoba bardziej znana, ma do tego po prostu ludzi i większość spraw. Tak naprawdę to są nie w kompetencjach liderów państw. Takimi sprawami zajmują się jakieś sekretariaty. A myślę, że apelami o pokój i przekierowanie swojej chęci retyliacji, czyli odwetu na rzecz decydentów na, w innych miejscach niż w Polakach, jest to absurdalnym i naiwnym twierdzić, że ten przekaz byłby kierowany do Putina. Jest to pewnego rodzaju działanie happening, happeningowe satyryczne bym powiedział, egzemplifikujący pewien pogląd, pewną pozycję retoryczną, pozycję w postaci opinii jasnej i zdecydowanej, poglądu na świat właśnie w taki sposób happeningu YouTubeowo medialnego w którym zwracam się do abstrakcyjnego Putina co tak naprawdę sugeruje pewną moją postawę, i tak naprawdę, zwrot jest adresowany przecież nie do Putina, tylko do osób, które subskrybują moje kanały, bądź też zostanie im to udostępnione. I tak samo zresztą jak ja nie mam przełożenia na Putina, i podobne działania na przykład w kwestii nie wiem gniecenia Putina w ziemię. Tak? W mediach się pojawiają takie wypowiedzi i one również nie mają charakteru wiążącego. To jest pewnego rodzaju happening, no, co prawda odstawiany przez rzekomą głowę państwa, natomiast to prawda nie znaczy z automatu, że jest jakiś rozkaz i że ta osoba właśnie przez media, poprzez komunikat medialny, Powoduje, czy wydaje jakiś rozkaz zaczęcia się wojny. Tak samo moja wypowiedź, jak gdyby ma taki charakter, jak wypowiedź Dudy o czytam tego hołowni, o wniecieniu Putina w ziemię, tak samo moja wypowiedź ma charakter poglądowy i jako osoba, która zresztą właśnie w żadnym wypadku nie jest przez dyplomację rosyjską obserwowana, czy nie podlega jakiemukolwiek. Protokołowi, żeby moje opinie były uwzględniane, jasne jest, że nie jest to skierowane bezpośrednio do rosyjskiego wymiaru siłowego, żeby przekierować, czy zmienić ich decyzje czy, czy, czy działania, co mogłoby być jakimś tam wyrazem mojego na przykład nakłaniania rosyjskiego wojska do zaatakowania, nie wiem, na przykład Sejmu, bronią hipersoniczną, czy nie wiem, Tel Awiwu, albo Waszyngtonu, bronią atomową, żeby. Prawda? no to jakby wiadomo, że moje słowa to jest forma happeningu, to jest forma jakiejś scenicznej, medialnej e, sytuacji, a nie na przykład próba wpłynięcia na e, Rosjan, co w oczywisty sposób jest poza zasięgiem kompetencji i nie ma takiego trybu, w którym ja mógłbym zakładać jako racjonalny człowiek, że moje słowa mogą cokolwiek w tej kwestii zmienić czy e, sugerować. Są to tylko i wyłącznie moje Życzenia, moje przemyślenia i moja pewnego rodzaju satyra polityczna. Więc tak bym mniej więcej w sądzie to przedstawił. Tak to tutaj tłumaczę oglądającym to pracownikom ciemiężącego nas wymiaru niesprawiedliwości, politycznej policji, również izraelskim funkcjonariuszom tutaj działającym w Polsce, w różnych korporacjach, firmach zarówno tym amerykańskim działającym w Polsce być może ukraińskim działającym w Polsce, no bo jak może wiecie w Polsce jest więcej zagranicznych służb i sprawnie działające niż polskich no zobaczcie sobie chociażby siedziby banków głównych głównych korporacji technologicznych Muzeum Polin, inne instytucje, które działają poza eksterytorialnie na terytorium Polski, robiąc wszystko całkowicie poza prawem, tak samo zresztą jak amerykańskie wojska, amerykańskie są poza jakąkolwiek kontrolą e, polityczną czy społeczną, no więc jak gdyby tutaj to podkreśla jakby kolonialny charakter i satyryczny, i komediowy istnienia czegoś takiego jak suwerenne państwo, i Polskość w sensie takim, polski interes narodowy jako standard. Raczej jakby wszyscy wiemy, że jest jakby tutaj niestety odwrotnie. Więc taki, słuchajcie kochani, mam przekaz. Przemyślcie to, jeśli chcecie, uważacie, że to jest ważne. Wspierajcie takie działania. Musiałem użyć trochę tych różnych tłumaczeń AI-owych. Możecie się dorzucić skromnie do takich działań, zapraszając mnie na kawę wirtualną. Możecie też subskrybować jako mecenas mój kanał. I Wspólnie możemy tworzyć więcej ważnych treści, które w takim właśnie wymiarze satyrycznym, edukacyjnym, świadomościowym mają po prostu w tej polskiej przestrzeni internetowej stworzyć pewne pozycje w ogóle do debaty, stanowiska, których ludzie niestety boją się artykułować. Musi być nas przynajmniej stać na dobrego prawnika. Na paczki do, do więzienia, więc w ten sposób zajmując pewne pole debaty publicznej takimi skrajnymi, radykalnymi, słuchajcie, opiniami, musimy się liczyć z pewnymi trudnościami, ale uważam, że jest to duża wartość sama w sobie, zwłaszcza w sytuacji, oczywiście, kiedy obserwujemy w tych mediach, które są fałszywe, ale z drugiej strony. Doskonale programują ludzi i przygotowują na pewne sytuacje, które już są ustawione, ugrane, które będą się działy, niezależnie od tego, co my zrobimy, pomyślimy, to muszą w tych te telewizyjnych mediach coś takiego pokazać, żeby to się ludziom w głowie zgadzało z tą fałszywą całą narracją, z sztuczną historią, sztuczną fabułą, którą są ludzie programowani każdego dnia od dziesiątek lat, ale sytuacja, jakby niewątpliwie, ten przekaz medialny wprowadza nas w sytuację wojenną. Narracja osób takich jak Tusk, agent niemiecki, który mówi wprost, że mamy się szykować na wojnę na forum europejskim. Pan Duda, tak zwany Dudu, bardziej tak się przyjęło, na niego mówić większości polskiego społeczeństwa, poza zakłamanymi mediami. On też mówi, że trzeba podnieść budżet europejski na wojnę o 50%. Co oznacza dla koncernów amerykańskich setki miliardów rocznie, czyli można powiedzieć, staje się on, jakby to powiedzieć, reprezentantem amerykańskiego interesu interesów w Europie. Taką rolę realizuje, ponieważ ostatnio widzieliśmy, że prezydent Trump nawoływał do zwiększenia wydatków na obronność. Teraz jakby Tą osobą, która jest tym speaking person, czyli osobą, która komunikuje nowe zasady, lenno, jakby wobec potęgi morskiej, która ze Stanów Zjednoczonych, ten zaszczyt uznajmienia, jakie są żądania dla bezpieczeństwa w Europie, żeby nie było przewrotów, różnych rewolucji, protestów, tudzież, no tu głównie tego, nie, no bo. Przecież co, co może nam grozić? No grożą nam fałszywe flagi, zamachy, zorganizowany terroryzm przez służby. Żeby tego nie było, no to trzeba płacić, prawda, Haracz, zwany szumnie inwestycją w wojskowość, tak, uzbrojenie. Kiedy już dawno, prawda, wojna już weszła na ten etap, że każdy może być zniszczony w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie, to są uzbrojenia, które nam się mieści, no to wiadomo, musi po prostu iść kasa na. Na, na ropę, na stal, na proch, na to, co po prostu koncerny mają akurat do zbycia. Tak jak większość przecież chemii, lekarz powstała, bo przemysł <laughs> chemiczny miał rzeczy na zbyciu. Po II wojnie światowej tak teraz prawda, jest na zbyciu jeszcze ile rzeczy i po to musi być wojna, po to trzeba to pchać, mimo że tak naprawdę że wojna ani nikt jej nie potrzebuje, ani nikt jej nie chce, ani nie, Polacy i ludzie ich nie powodują, powodują ją właśnie potrzeby no, tych przemysłów, prawda, które muszą to jakby sprzedawać i też ludzi, którzy mają jakąś taką radość właśnie w obserwowaniu no, po prostu takich holokaustów kolejnych, które no, w pewnym sensie wywołują, powodują jakąś tam swoją ideę fix na kształt właśnie rasowy, przekonaniowy całej planety. No i niestety dobrali się jakoś w tym, w tym gronie i sobie po prostu pociągają za sznurki. No i powiedzmy w takiej rzeczywistości przychodzi nam działać, tutaj są pociągane za jakieś sznurki w Polsce, na świecie, a my jako ludzie zwyczajnie, normalnie przyciskamy się do siebie ze swoją świadomością nawzajem żeby coś tutaj w tej kwestii poradzić, w tej po prostu bardzo trudnej grze, życie, polityka, przeżycie, wojna, pokój, rodzina, bezpieczeństwo, to jest w tej chwili wszystko na szali. Dziękuję Wam bardzo, podajcie to proszę wideo dalej. Linki do moich apeli do Władimira Putina znajdziecie. Jeszcze raz zachęcam do wsparcia mnie przez symboliczną kawę. Dobrej nocy, Pozdrawiam.